Któż jak Bóg? Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pełną parą. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Na pewno w niejednym domu czuć już zapach wigilijnych potraw. Cieszymy się, że pójdziemy w gości lub goście przyjdą do nas. Niech ten czas będzie czasem spotkania z drugim człowiekiem, czasem miłości i pojednania, żeby nikt nie pozostał nieprzytulony w ten dzień. Spotkajmy się razem, spotkajmy się z Bogiem. Zobaczmy, co dzieje się w stajence, co wydarzyło się w Betlejem, jak różnie ludzie reagowali na przyjście Boga na świat, na czas nadchodzących świąt. Jako redakcja Któż jak Bóg życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. A najlepsze zawsze pochodzi od Boga. A zatem życzymy Wam łaski Bożej i abyście stawali się ludźmi dobrej woli, tak jak mówili o tym aniołowie zwiastujący dobrą nowinę pasterzom. Niech hasło Któż jak Bóg, które towarzyszy nam w każdej prawdzie chrześcijańskiej, także dzisiaj przemienia nasze serce. Któż jak Bóg, Bóg wcielony, Bóg, który nie zostawił człowieka, Bóg, który jest między nami, który zasiądzie z nami do wigilijnego stołu. Nawet jeżeli nie pojawi się przy nim jakiś bezdomny czy człowiek ubogi, to zasiądzie przy nim Chrystus, który przecież przeganiany jest z miejsca na miejsce. Przyjmijmy go do swojego domu. Niech w waszych domach panuje zgoda, przebaczenie, darowanie. To wszystko, co stanowi część miłości chrześcijańskiej. Na wigilijny wieczór i na nadchodzące święta niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?